Cześć, z tej strony Kamil, pracuję jako fizjoterapeuta w zimie i to jest kolejne wideo na kanale Terapia Manualna. Dzisiaj zademonstrujemy Wam, pokażemy Wam ćwiczenia, które możecie wykonywać, jeżeli macie dolegliwości w obrębie kręgosłupa szyjnego, ale przeważnie w obrębie między kręgosłupem szyjnym a obręczą barkową, czyli bardzo często bóle spowodowane przed za dużym, nadmiernym napięciem mięśnia czworobocznego. Żeby wykonać to ćwiczenie, należy przed ćwiczeniem wykonać sobie testy wstępne. Należy tylko sobie usiąść w pozycji wyprostowanej i poruszyć w sposób obrotowy, rotacyjny do tyłu prawy bark. Powiedzmy z 50 razy. Musimy po prostu sobie wyobrazić i obliczyć jakość i ilość tej ruchomości w prawym barku i w lewym barku. Wykonujcie te ruchy powoli. Tym bardziej wykonam powoli, tym bardziej mogę po prostu wyczuć, z jaką trudnością wykonuję te ruchy obrotowe. I później, żeby jeszcze lepiej porównać sobie, wykonuję z obydwoma barkami. Robię to samo z kręgosłupem szyjnym. Rotacyjnie, w prawo i w lewo. I powiedzmy, że czuję bardziej skurczone, większe napięcie i większe trudności ruchomości po prawej stronie, czyli będziemy pracować na mięsień czworobocznym z prawej strony. Należy chwycić mięsień czworoboczny za skórę. Jakbym chciał jak najwięcej tego mięśnia trzymać w mojej dłoni. Trzymam jak najwięcej mięśnia w mojej dłoni. I znowu wykonuję ruchy obrotowe. 20 ruchów obrotowych do tyłu. Powoli, żeby była jak największa jakość. Czyli ja w mojej dłonie muszę czuć mięsień czworoboczny, co wspomaga mi przy tej ruchomości jak najmniej. Muszę czuć go ciągle zrelaksowanego, ja bym chciał go odłączyć od tego ruchu. I po 20 powtórzeniach znowu weryfikuję i sprawdzam, czy była jakaś zmiana i czy po prostu teraz ta ruchomość w prawym barku i w kręgosłupie szyjnym jest bardziej lżejsza. Bardzo często tak się będzie zdarzało, czyli bardzo często później będziecie czuć drugą stronę spięto, czyli wykonujecie ten sam proces. Obejmuję mięsień czworoboczny, chwytam go, uciskam go troszeczkę. Drugi bark, co trzyma, musi być zrelaksowany. Moja kończyna górna lewa spoczywa przy tułowiu, zrelaksowana i swobodna i wykonuję 20 obrotów. Po wykonaniu 20 obrotów znowu wykonuję moje testy. Stawy ramienne, jeden i drugi, rotacja szyi w jedną i w drugą stronę. Jeżeli byście chcieli jeszcze większe po prostu poprawę napięcia i napięcia na waszych mięśniach czworobocznych, to możemy wykonać także kompresję na punkty spustowe. Powiedzmy, że chcemy pracować na lewej stronie, kciukiem należy po prostu sobie odkryć mięsień czworoboczny i powoli przebadać punkty najbardziej spustowe. Jeżeli go znajdziecie, należy chwycić mięsień, ale utrzymać kciuk na punkcie spustowym i wykonujemy zawsze ruch obrotowy. Jedyna rzecz, która się będzie zmieniała, że ten ruch teraz musi być troszeczkę większy, czyli muszę zaangażować minimalnie, ale muszę zaangażować mięsień czworoboczny, żeby jego napięcie po prostu było przeciwko mojemu kciukowi. Jeżeli mam więcej punktów spustowych, szukam następny punkt spustowy, utrzymuję nacisk, kompresję i wykonuję znowu ruchy obrotowe. I znowu kontroluję, sprawdzam jedno i drugie ramię, rotacja. Jeżeli czuję takie zapotrzebowanie, że teraz jest najbardziej spięty znowu prawy mięsień czworoboczny, wykonuję to także po tej stronie. Spróbujcie te ćwiczenia, zobaczycie, że działają. Po prostu będziecie czuć relaksację i lekkość w obrębie kręgosłupa szyjnego. Pamiętajcie także, żeby nie wykonywać tych ćwiczeń w takiej pozycji, ani w pozycji za bardzo spiętej. Po prostu pozycja neutralna kręgosłupa i wykonuję ćwiczenia. Spróbujcie i zobaczycie, że działa.